Cześć, z tej strony Mariusz, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat promocji na Amazonie KDP. Five Days Free Promotion. To jest pierwsza opcja lub jedna z dwóch, dzięki której możemy wypromować swoją pozycję, swojego e-booka jedynie, jeśli jesteśmy w KDP Select. Więc dlatego uważam, że warto być, ponieważ możemy z tych dwóch opcji skorzystać. I w dzisiejszym filmiku właśnie przedstawię tą pierwszą, 5 Days Free Promotion. I na czym to polega? Jest to 5 dni darmowego pobierania Twojego e-booka, czyli dodajesz swojego e-booka i żeby z nim wystartować, możesz dać do 5 dni promocji. Oczywiście nie musisz dawać pełnych tych 5 dni, możesz dać jeden dzień w tygodniu, później 2, 3, w zależności i od tego, jak chcesz to przeznaczyć, te dni. I możesz z tego korzystać raz na 90 dni lub też po każdym dniu dodawać oczywiście, ale jeśli wykorzystasz całe 5 dni, to kolejne możesz wykorzystać dopiero po 90 dniach, bo wtedy odnawia się umowa z KDP Select. I tak jak kiedyś w 2012, może jeszcze 2013 roku, dużo osób korzystało z tej opcji po to, żeby podbić swoją książkę, żeby wyrankować ją wyżej i wyżej, ale jednak no już w tym roku i w kolejnym na pewno nie będzie to tak działać. Już to nie działa po prostu od roku praktycznie. A więc nie myśl, że jak dasz te 5 dni promocji pobierze, w danym dniu Twoją pozycję pobierze 100 osób, to podbijesz swój ranking w jakikolwiek sposób. Podbijesz ranking, ale ten free ranking, czyli tak naprawdę ranking, który nie ma znaczenia, który jedynie rankujecie i coraz więcej osób pobiera Twoją książkę za darmo. I na co możesz liczyć? Możesz liczyć na to, że Twoja książka się wybije poprzez recenzję. Nie jest to tak aż istotne, ale na pewno jeśli dajesz swoją książkę właśnie do tej opcji reklamy, to na pewno jest to przydatne i jeśli uda Ci się złapać tak po prostu te opinie, co jest naprawdę bardzo ciężkie na Amazon, to spoko, fajnie, bardzo dobrze. To już jest wtedy na plus ta promocja. Ale jednak ja uważam, że jest wiele innych, może nie wiele, ale dosłownie kilka innych takich przydatnych rad związanych właśnie z tą promocją. I pierwszym sposobem na wykorzystanie właśnie tej promocji jest zbudowanie listy mailingowej. Ponieważ jeśli wystawiasz coś za darmo, na przykład na te 5 dni i pobierze tą pozycję Twoją 1000, 2000, 5000 osób, to jeśli potencjalnie masz szansę zdobyć jakąś tam część, na przykład 100 e-maili, 200 e-maili może, różnie w zależności od tego, jak stworzysz swój lead magnet, to już masz potencjalnie te 100-200 osób, z którymi możesz się kontaktować. Więc tworzysz nową książkę, możesz napisać do tej listy mailingowej: hej, utworzyłem nową książkę o tym, o tamtym. Więc jeśli tworzysz na przykład książkę o finansach i dajesz ją jako darmową, na pewno wiele osób chciałoby przeczytać, jeśli masz tam fajne jakieś rady, jeśli książka jest fajnie stworzona. Więc jeśli jest za darmo, dużo osób ją pobierze. I później, otrzymując na przykład maila po jakimś czasie, po 2-3 miesiącach od Ciebie, że, z informacją, że utworzyłeś nową książkę, którą odkrywasz jakieś tam zalety biznesu takiego i takiego i na przykład kosztuje ona w pierwsze 5 dni dolara, no to już masz właśnie listę, do której możesz wysłać ten link i te osoby potencjalnie mogą tą książkę kupić. Dodatkowo po zakupie możesz poprosić o wystawienie opinii. Więc to już jest dodatkowo taki plus na właśnie uniknięcie tak naprawdę kupowania opinii i tak dalej, ponieważ Amazon z tym walczy, z kupowaniem opinii, jest to niezgodne z regulaminem, więc no ja oficjalnie tego nie polecam, aczkolwiek no wiem jak jest, więc ale teraz tu przedstawiam właśnie taki sposób na zdobycie tych właśnie opinii w sposób no prawdziwy tak naprawdę, taki jak powinien być. Dodatkowo na przykład, jeśli prowadzisz biznes na Amazonie FBA, to dodatkowo możesz stworzyć książkę na podstawie właśnie swojego produktu. Załóżmy, że masz jakiś produkt fitness. Niech to będzie cokolwiek, gumy rozciągające do ćwiczeń. I próbujesz dodatkowo wybić swój produkt, piszesz książkę, czy tam zlecasz, najlepiej zlecasz książkę o ćwiczeniach związanych właśnie z tym. Możesz również sam też to napisać, wstawić swoje zdjęcia, co byłoby fajnym pomysłem instruktażowym i wystawiasz tą pozycję za darmo. W
ten sposób możesz nakierować te osoby po prostu na swój produkt na Amazonie FBA lub też w odwrotną stronę. Możesz to tak właśnie korygować, że jeśli posiadasz biznes na Amazon FBA, to możesz też trochę zacząć na KDP i dzięki temu mieć jakieś tam zyski lub też po prostu kierować z KDP ludzi na Twój produkt FBA, który masz na Amazonie. I też właśnie, tak jak mówiłem, w odwrotną stronę. I moim zdaniem to jest wszystko na plus, bo zawsze warto czegoś takiego próbować, bo na pewno nie będzie to działało przeciwko Tobie. Kolejną zaletą tworzenia tych 5 dni promocyjnych za darmo jest opcja, że po prostu kierujesz ruch na swoją pozycję lub też na swoje inne pozycje. Więc załóżmy, że jeśli masz kilka pozycji, 3-4 produkty, 3-4 e-booki, to poprzez ustawienie darmowej promocji na jedną z tych pozycji, to potencjalny klient, wchodząc na Twoją stronę, wchodząc na Author Central, może zobaczyć, że też masz 2 czy tam 3 książki inne, które może poświęcić jednak te 2,99 czy też 3,99, aby to zakupić. Bardzo ważnym jest to, że jeśli posiadasz właśnie te 5 dni promocji na swojej książce, to przyciągasz klienta, który jeden jest taki, że lubi czytać poprzez właśnie Kindle'a, drugi typ osoby to jest taka, która lubi czytać książki w wersji papierowej i trzeci typ osoby to jest właśnie osoba, która lubi słuchać audiobooków. I jeśli masz te 3 pozycje na swoim produkcie, to możesz w ten sposób po prostu przyciągnąć tego potencjalnego klienta. I ja sam niejednokrotnie właśnie odnotowywałem podczas tej darmowej promocji sprzedaż paperbacka, który kosztuje już znacznie więcej niż e-book. Ponieważ e-book to jest takie troszkę też taki lead, żeby przyciągnąć do tego paperbacka, bo za paperbacka mamy znacznie większe royalty i jeśli na przykład sprzedajemy go za 12,99, 13,99 czy też granicę $10, to nasz zysk jest w granicach od $3 do $6 nawet, więc to już jest dużo. Także reasumując, pamiętaj, że te 5 dni darmowej promocji na pozycję e-book już nie działa w ten sposób, co działało. Nie podbijesz tym rankingu, nie wypromujesz książki w ten właśnie sposób. Jedynie możesz zyskać potencjalnego klienta poprzez bazę mailingową, co stanowczo polecam. Jest to najlepszą opcją, ponieważ później nie dość, że właśnie możesz zaoferować nową pozycję, to możesz też na przykład, jeśli działasz w afiliacji, to możesz dodatkowo przyciągnąć właśnie potencjalnego klienta do jakiegoś produktu i zarobić na tym dodatkowo. Lub też przyciągnąć po prostu do swoich innych opcji, takich jak paperback, czy też właśnie audiobook. I tego wszystkiego uczę na moim kursie, jak to się wszystko robi Amazon Kindle Project, więc jeśli jesteś zainteresowany, śmiało możesz odwiedzić moją stronę mariuszbernacki.pl, tam są wszystkie informacje odnośnie tego kursu, czy też nowego kursu Kidsbook Project. I teraz przejdziemy do etapu, w którym pokażę Ci, jak ustawić tą darmową promocję na pulpicie monitora. Jesteśmy już na ekranie komputera i teraz Ci pokażę właśnie, jak uruchomić tą po prostu 5-dniową bezpłatną promocję. Więc przechodzimy tutaj oczywiście do Amazon Kindle Direct Publishing na swoją stronę, wybieramy odpowiednią pozycję i wybieramy spośród tych przycisków lub też po prostu Promote and Advertise. I pojawia nam się tutaj to okno i tu mamy wybór Kindle Countdown Deal lub Freebook Promotion. W następnych filmików pokażę Ci, jak właśnie wygląda Kindle Countdown Deal, ale teraz odpalmy Freebook Promotion. Musisz tutaj mieć oczywiście status Enrolled, żeby być w KDP Select. Jeśli nie jesteś, a chcesz, oczywiście sprawdź, jakie przynosi to zyski, a jest ich tak naprawdę wiele, bo też opisuję to w darmowym e-booku i w moim kursie. I jeśli nie jesteś, no to tutaj uruchom opcję, abyś był. I zaznaczamy Freebook Promotion. I klikamy tutaj Create a new Freebook Promotion. I tu masz start date, wybierasz, załóżmy, że na przykład podana data dzisiaj jest czwartek. Możliwa data to jest piątek, czyli jutro. I end date mogę wybrać sobie na całe 5 dni. Jak widzisz, wykorzystałbym wszystkie dni tej promocji. Ja jednak chcę tylko wybrać na jeden dzień, tylko żeby było 20 grudnia, ponieważ nie potrzebuję teraz promować tej pozycji.
i klikam Save Change. Tu się zapisuje ta promocja. I już jest uruchomiona. I teraz wystarczy Tobie czekać po prostu do tego momentu, w którym pojawi się ta pozycja zupełnie za darmo i możesz oczekiwać właśnie dodatkowego ruchu na Twoją pozycję, lub też jeśli masz w środku jakiś lead magnet, czyli przyciągnięcie poprzez link, aby ktoś zapisał się na Twoją listę mailingową, to wtedy możesz wykorzystać ten dzień, czy też te 5 dni. I pamiętaj, fajnie by było na przykład wstawić taką właśnie zachętę w swojej książce, że oferujesz coś zupełnie za darmo, że oferujesz jakiś plik PDF z jakimiś, nie wiem, 10 fajnymi tipami, jak być rekinem biznesu na przykład. Coś, co ma fajną wartość, nie byle jakieś z internetu skopiowane, tylko coś, co ma rzeczywistą, fajnie, mocną wartość. I wtedy ten klient, ta osoba, która pobrała to za darmo, widzi, że rzeczywiście fajnie, warto się zapisać na to, zapisuje się i wtedy tak zyskujesz osobę na mailingu. A jak stworzyć mailing, to już jest po prostu zupełnie inna para kaloszy tak naprawdę, bo to też jest dość długi proces, który zamierzam już właśnie na dniach dodać do mojego kursu Amazon Kindle Project, pokazując właśnie cały tok tego dodawania lead magnetu do Twoich produktów. To by było na tyle w tym filmiku. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę. Możesz dać jakiś komentarz i oczywiście wciśnij przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!